W różnych komentarzach często pojawiają się akcje, akcje polskie, akcje zagraniczne, ale o czym tak naprawdę mówimy? Mówimy bardzo często o indeksach, które grupują różne akcje i starają się arytmetycznie, można powiedzieć, sprowadzić je do wspólnego mianownika i wygładzić różne zmiany poszczególnych spółek, aby pokazać pewne tendencje. Tym niemniej nie mamy jednego takiego najważniejszego indeksu. Jest wiele tych indeksów i o nich chciałbym nieco powiedzieć. W szczególności w odniesieniu do rynku polskiego, ponieważ w ostatnim czasie wiele się mówiło o tym, że nasze akcje zachowują się bardzo słabo, że wręcz notujemy dwucyfrowe spadki. Rzeczywiście tak jest, ale głównie jeżeli chodzi o ten bardzo popularny indeks WIG20, który grupuje 20 największych notowanych na warszawskim parkiecie spółek. Tym niemniej można powiedzieć, że warszawski parkiet to nie tylko tych 20 spółek, ale jest ich zdecydowanie więcej, ponieważ prawie 500 spółek notowanych jest na parkiecie, dokładnie 486, z czego w najstarszym i najszerszym indeksie WIG, notowanym od 1991 roku, jest prawie 400 tych spółek. Także można powiedzieć, że nasz rynek to nie tylko tych 20 spółek, które rzeczywiście w ostatnim czasie słabo się zachowywało, ale również spółki małe, kwotowane w indeksie SWIG 80, jak sama nazwa wskazuje, tam jest 80 tych małych podmiotów, i spółki średnie, które są zgrupowane w indeksie MWIG 40, gdzie tych spółek jest 40. Jeżeli porównamy roczne stopy zwrotu WIG 20 oraz tych dwóch innych indeksów małych czy średnich spółek, to zobaczymy dosyć istotną różnicę. Podczas gdy indeks WIG 20 stracił ponad 20%, tamte indeksy również straciły, ale zdecydowanie mniej w skali jednocyfrowej, a jeżeli rozszerzymy nasz horyzont inwestycyjny na więcej lat, to tam pojawią się zyski, o które niestety bardzo ciężko w przypadku tak zwanych blue chipów, czyli spółek dużych. Także więc możemy akcje dzielić na te największe, średnie, małe, czy już bardzo małe, które nie są zgromadzone w indeksie nawet SWIG 80, ale cały czas są notowane w indeksie WIG. Co ciekawe, należy też również wspomnieć o tym, że większość indeksów to są indeksy tak zwane cenowe, czyli w ramach stopy zwrotu za ten indeks nie są liczone dywidendy. Tylko w indeksie WIG, jest to tak zwany indeks dochodowy, gdzie te dywidendy są uwzględnione, i jeżeli spojrzymy na jego kwotowanie, no to on zachowuje się lepiej, z pewnością zdecydowanie lepiej niż indeks WIG 20, gdzie tych dywidend nie ma. Ta zależność zwiększyła się w ostatnim czasie, w ostatnich latach, kiedy gro praktycznie dochodów, szczególnie z inwestycji w duże, a nawet niekiedy w średnie spółki, pochodzi z wypłacanych przez te podmioty dywidend, kiedy zysk w znacznej mierze dzielony jest z akcjonariuszami i trafia do ich kieszeni właśnie w formie wypłat z części tego zysku w formie dywidend. Giełda, można powiedzieć, wprowadziła też indeksy właśnie z tym związane, z tą tendencją, i pojawiły się indeksy WIG 20 Total Return, czyli WIG 20 z uwzględnieniem wypłacanych dywidend. Należy jeszcze wspomnieć o kolejnym podziale na sektory. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ sama giełda kwotuje 11 indeksów branżowych i na przykład, jeżeli spojrzymy na roczną stopę zwrotu tych poszczególnych branż, to rzeczywiście można powiedzieć, że takie spółki jak przede wszystkim spółki surowcowe, gdzie indeks surowcowy stracił ponad 40% w ostatnim roku, ale nie tylko, ponieważ spółki energetyczne, banki czy spółki telekomunikacyjne głównie ciążyły naszemu rynkowi. Jest to wąskie grono pewnych spółek, które rzeczywiście bardzo zaciążyło i tamte stopy zwroty są wysoko dwucyfrowe. Natomiast mówimy o wzroście gospodarczym, a mamy też branże, które przecież pozytywnie, ten wzrost gospodarczy pozytywnie na te branże wpływa.
I pomimo tego, że mówimy, że nasz rynek bardzo słabo się zachowuje, no to jeżeli spojrzymy na zachowanie takich branż czy indeksów z tych branż jak spółki deweloperskie, spółki budowlane, spółki spożywcze czy spółki chemiczne, również informatyczne, tam za ostatni rok pojawiają się stopy zwrotu dodatnie i praktycznie dwucyfrowe. Nawet spółki ukraińskie notują najlepszą stopę zwrotu, ponad 20% na plusie za ostatni rok, pomimo że jeżeli spojrzymy na ten główny, najważniejszy indeks WIG20, czy najpopularniejszy, tam te stopy zwrotu są na tym samym poziomie, tylko że ujemne. Więc można powiedzieć, że ten wzrost gospodarczy jest widoczny na giełdzie, ale trzeba go trochę bardziej poszukać, niż spojrzeć tylko na ten najpopularniejszy indeks. I tam rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na konkretne spółki, konkretne branże, tam ten pozytywny wydźwięk jest obserwowany i należy o tym pamiętać, że właśnie na giełdę należy patrzeć przez pryzmat kwotowanych na nich spółek, a jest ich bardzo wiele, które można w różny sposób podzielić i nie należy patrzeć na giełdę tylko przez pryzmat wąskiego de facto grona spółek, które bardzo słabo się zachowują, a niestety są bardzo duże i to powoduje, że my przez ten pryzmat potrafimy nieco zbyt negatywnie postrzegać dany parkiet. Thank you.